Czym jest zjawisko dystansu władzy w organizacjach? O czym poznać, z jakim dystansem władzy mamy do czynienia? Jakie możliwości stwarza nam zrozumienie tego pojęcia w pełnej krasie? Porozmawiajmy dzisiaj o kompetencji, jaka stoi za dystansem władzy i umiejętnością przekucia tak jakby wiedzy na ten temat w praktyczne możliwości, jakie stwarzamy w ramach organizacji, dla której pracujemy. Mniejszy odcinek dedykuje liderom, ponieważ dystans władzy najwięcej ma wspólnego z obszarem właśnie zarządzania. A także wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, dlaczego kultura organizacyjna danej firmy wygląda tak, a nie inaczej. Kompetencyjnie, czyli rzeczowo o miękkich umiejętnościach. Jeśli znasz to zagadnienie i rozumiesz związane z nim niuanse, interesuje cię tylko część praktyczna, to przewiń materiał do odpowiedniego momentu. W opisie znajdziesz markery, kiedy i o czym mówię. Pamiętaj, że możesz oglądać mnie na YouTube i użyć po prostu suwaka, albo posłuchać w formie podcastu na Spotify, Apple Podcast, Speaker i innych platformach podcastowych. Dystans władzy to pojęcie związane z teorią kultur organizacyjnych, które zostało wprowadzone przez holenderskiego socjologa Gerda Hofstede. Odnosi się do stopnia akceptacji nierówności władzy i samego autorytetu w hierarchii organizacyjnej przez członków danego przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to, jak bardzo osoby na niższych szczeblach hierarchii organizacyjnej są skłonne akceptować, że władza jest nierówno rozłożona. I dystans władzy jest mierzony na skali od niskiego do wysokiego. Niski dystans władzy charakteryzuje organizacje, w których hierarchie są bardziej płaskie, a nierówności władzy mniej akceptowane. Pracownicy na niższych szczeblach mają większy dostęp do swoich przełożonych, komunikacja jest bardziej otwarta, bezpośrednia, wszyscy zwracają się do siebie po imieniu, a decyzje są podejmowane w sposób bardziej taki demokratyczny i partycypacyjny. Z kolei Wysoki dystans władzy charakteryzuje organizacje, w których hierarchia no, jest dość wyraźnie zaznaczona, a nierówności władzy są bardziej akceptowane. Istnieje większa różnica, czy nawet niekiedy przepaść, pomiędzy pozycjami kierowniczymi a pracownikami na niższych szczeblach. Komunikacja jest bardziej taka jednostronna i definitywnie formalna, a decyzje podejmowane są zazwyczaj przez osoby na wyższych stanowiskach bez udziału osób na stanowiskach specjalisty. W teorii to tyle, ale w praktyce koniecznie trzeba zrozumieć, o co chodzi z tymi nierównościami władzy, które stanowią nomen, omen, sedno całej sprawy i tego odcinka. Nierówności władzy odnoszą się bowiem do różnic w możliwościach wpływania na podejmowane decyzje, dostępem czy kontrolowaniem zasobów, z których korzysta firma, a nawet w odniesieniu do kształtowania polityki i procedur całej organizacji. Mówiąc trochę prostszym językiem, dystans władzy odnosi się do tego, na jak wiele możemy sobie pozwolić w interakcjach z innymi ludźmi, z kim, kiedy, rozmawiać na jaki temat, a także co podostaje do naszej dyspozycji, np. Na w kontekście budżetu czy bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem firmy. Wspomniane nierówności mogą przejawiać się na co najmniej kilku poziomach, w kilku aspektach. Po pierwsze, struktury hierarchicznej. W organizacjach z wysokim dystansem władzy istnieją wyraźne hierarchie, gdzie decyzje są podejmowane na najwyższych szczeblach i przekazywane w dół, często bez konsultacji z niższymi poziomami. Pracownicy na niższych szczeblach mają ograniczony wpływ na decyzje strategiczne i, co zaskakujące, operacyjne. Dalej, na poziomie decyzyjności. Wysoki dystans władzy oznacza, że władza decyzyjna jest skoncentrowana w rękach nielicznych osób na szczycie organizacji. W niskim dystansie władzy decyzje są bardziej zdecentralizowane, a pracownicy mają z kolei większą autonomię i możliwość wpływania na swoje środowisko pracy. Kolejny aspekt, jaki warto wziąć pod uwagę, dotyczy komunikacji. W organizacjach z wysokim dystansem władzy komunikacja jest często per pan, per pani, i pracownicy nie czują się swobodnie w wyrażaniu swoich opinii czy zgłaszaniu problemów, a tym samym rzadko, kiedy uczestniczą proaktywnie, w dialogu. Informacje spływają od góry do dołu, a w skrajnych przypadkach komunikacja od dołu do góry w ogóle nie istnieje. Kolejnym aspektem nierówności jest dostęp do zasobów. W organizacjach z wysokim dystansem władzy, dostęp do zasobów, takich jak budżet, informacje, szkolenia, może być bardziej ograniczony i kontrolowany przez osoby na wyższych stanowiskach. Bywa, że nie są one dystrybuowane. Równomiernie, a pracownicy nie mają dostępu do potrzebnych im narzędzi czy wsparcia. I na koniec na tle kultury organizacyjnej. Wysoki dystans władzy często wiąże się z kulturą organizacyjną, w której posłuszeństwo, szacunek dla autorytetów i hierarchia są silnie akcentowane. Nie ma wtedy miejsca na kulturę współpracy, zaufanie, wzajemny szacunek, a innowacyjność czy inicjatywa jest raczej niemile widziana. Brzmi jak coś strasznego, prawda? Wydaje się nieprawdopodobne, że jeszcze w dzisiejszych czasach takie organizacje istnieją, a jednak idzie się zaskoczyć i mówię to z własnego doświadczenia jako konsultant. Prawdę powiedziawszy, problem nie tkwi w zatwardziałych organizacjach, takich zabetonowanych instytucjach, wysoce konserwatywnych kręgach zawodowych, bo tam jaki koniec każdy widzi. Trudniej jest w firmach, które znajdują się gdzieś pomiędzy, w takich, w których to proces Transformacji rodem z lat 90. się przeciąga, albo w których to nadal pracują osoby przekonane o tym, takie święcie przekonane, że zarządzanie twardą ręką jest najlepsze i najbardziej skuteczne. Douglas McGregory w swojej teorii motywacji XY podkreślił nawet i nazwał to wiarą w to, że pracownicy są z natury leniwi, wymagają surowego nadzoru, podczas gdy taka nowoczesna szkoła zarządzania stawia na ambicje i samodzielność pracowników, Samoorganizację, dla przykładu. Dobra wiadomość jest taka, że rzadko kiedy trzeba kogokolwiek przekonywać o tym, że szkoła nowoczesna, w której obdarzamy zaufaniem pracowników, jest lepsza, a jednocześnie niestety nie oznacza to, że ludzie nie korzystają ze swoich nawyków i wcześniejszych przekonań o tym, jak było i jak dalej być powinno. Można niestety jedno myśleć, o drugim być przekonanym, a trzecie robić. Taka nasza ludzka natura. No dobrze, pomijmy jednak filozoficzne rozważania i skupmy się na tym, co praktyczne, czyli na analizie dynamiki w organizacjach oraz w dostosowywaniu stylu zarządzania i samej komunikacji do specyfiki danej struktury. Korzystając z tej kompetencji, możemy poprawić efektywność zespołu, zwiększyć zadowolenie podopiecznych, a także stworzyć z czasem bardziej harmonijne czy też produktywne środowisko pracy. Obecnie mówi się już raczej nie o zarządzaniu zespołem, a bardziej o współpracy z zespołem, o czym lubię często wspominać, o byciu liderem, który nie macha paluszkiem, palcem z wysokiej wieży, a raczej jak bardzo preferuje mawiać, primus inter pares, jest pierwszym wśród równych sobie. Analizowanie dynamiki władzy w organizacji warto zacząć de facto od zidentyfikowania i zrozumienia tego, jak władza jest rozdzielana i kto ma w firmie. Autorytet w jakich kwestiach? Zauważ, że niekoniecznie i nie zawsze muszą to być osoby na najwyższych szczeblach. Pracowałem dla firm, w których to osoby na pośrednich stanowiskach miały dużo większy wpływ na firmę i jej otoczenie, niż np. dyrektor czy któryś z członków zarządu. Bywają po prostu osoby, z których zdaniem inni bardziej się liczą. Po drugie, trzeba zorientować się w tym, jak te relacje układają się pomiędzy różnymi szczeblami hierarchii, inaczej mówiąc, struktury organizacyjnej, a tym samym jak te relacje rzutują na codzienne funkcjonowanie organizacji. I mam nadzieję, że już lepiej rozumiesz, do czego tutaj piję. Chodzi o takie zauważanie tych niuansów w dynamice relacji międzyludzkich, co daje nam ogromne możliwości. Nie tylko Chodzi o to, co z kim można załatwić, ale przede wszystkim, jak skuteczniej osiągać cele we współpracy z interesariuszami firmy. Inna dynamika będzie w firmach rodzinnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, w sektorze MŚP czy w samych korporacjach, dlatego warto nauczyć się zauważać i wykorzystywać te przewodnie siły społeczne. I najłatwiej będzie mi to zobrazować na bazie przykładu. Dajmy na to, że pracujesz na średnim szczeblu zarządzania i nie masz wpływu na strategię, newralgiczne decyzje, które zapadają gdzieś tam na górze. Zależy ci jednak na interesie firmy. Wiesz, że jakaś zmiana jest potrzebna. Na przykład dajmy na to w kontekście systemu zmianowego, na który narzekają Twoi podopieczni. Co zrobisz? Jak zarządzisz tą sytuacją, aby uzyskać efekt? Możesz zatrzymać to nagranie i się nad tym zastanowić. Tymczasem ja udzielę kilku wskazówek i podpowiedzi. Po pierwsze, potrzebujesz sojuszników. Tak jest. Kogoś w rodzaju ambasadora zmiany, na której ci zależy, na wyższym szczeblu kogoś, kto pomoże ci zwrócić uwagę na jakiś problem, czy też przepchnąć związaną z nim inicjatywę. Innym rozwiązaniem jest pozyskanie agenta zmiany na podobnym stanowisku, albo być może w zupełnie innym dziale czy zespole kogoś, kto będzie na równi z tobą przekonany co do tego, co powinno zostać zmienione, zrobione. Innymi słowy, ambasador zmiany to ktoś, kto reprezentuje tę zmianę, a agent zmiany to ktoś, kto przyczynia się do jej zaistnienia na niższym szczeblu decyzyjnym. Po drugie, każda dobra strategia wymaga bądź co bądź planu, prawda? I większy kaliber zmiany na lepsze, tym bardziej będzie to czasochłonne, a zarazem trudne do przepchnięcia, kiedy okoliczności pozostają niesprzyjające. Wracając do wspomnianego systemu zmianowego, pewne rzeczy mogą wydawać się niemożliwe do osiągnięcia, bo zbyt wiele osób jest przyzwyczajonych do starego. Może być też tak, że niektórzy nie chcą i nie są gotowi się zmienić. Więcej na ten temat mówiłem w odcinku poświęconym zarządzaniu zmianą. Tymczasem trzeba się do niej dobrze przygotować. Nasza strategia bazująca na dynamice relacji międzyludzkich w organizacji powinna przebiegać etapami. Poczynając od przygotowania dobrych argumentów i propozycji dla wspomnianego nowego systemu zmianowego, po analizę przykładów, w których to funkcjonuje lepiej. Trzeba zrobić benchmarking, tak to się nazywa w biznesie. I teraz wracając do tematu: jeśli władza w firmie jest centralizowana, nikt tak sobie nie odpuści tej władzy, ale możemy sprawdzić, że nasz pomysł stanie się czyjąś wizją na poziomie zarządu. Czasami wystarczy rozwiązać jakiś problem pośredni, aby uchylić tak jakby furtkę lub zakomunikować większy problem związany z tym, co przestarzałe. Kontynuując, przy wyższym dystansie władzy, mamy niedostateczny dostęp do potrzebnych nam informacji, co kaleczy naszą inicjatywę czy same argumenty. W związku z tym, kolejnym elementem właściwego planu będzie pozyskać zasoby, które są nam potrzebne, aby no, lepiej się orientować w całej sytuacji. Z kim powinienem porozmawiać, z jakimi danymi muszę się czy powinienem się zapoznać, co jeszcze powinienem zrozumieć lub przeanalizować, kogo powinienem mieć po swojej stronie, aby doprowadzić do rezultatu. Hm. Brzmi jak plan podbijania świata, to prawda, ale na tym to tak naprawdę polega. Zbyt wiele osób odpuszcza, kiedy zderza się ze ścianą, kiedy kultura organizacyjna nie wspiera oczekiwanej zmiany, czy też ulegając autorytetowi przełożonego. Niekiedy bojąc się nawet o własne stanowisko, czy też lękając się konsekwencji tego, że wychodzi się przed szereg. Tymczasem jest wręcz odwrotnie. Niezdrowe posłuszeństwo niczego dobrego nie przyniesie. Pora na drugi przykład, aby ukazać tę dynamikę z nieco no, innej perspektywy. Wyobraź sobie, że z biegiem czasu inni coraz bardziej liczą się z Twoim zdaniem. I teraz dajmy na to, coraz więcej osób zauważa Twoją rolę w procesie. Sprawy są z Tobą konsultowane. Wielu przeciera oczy ze zdziwienia, mierząc Twoje doświadczenia zawodowe, a ty sama lub sam nabierasz przekonania, że możesz zdziałać więcej. Hm. Być może związane było to z jakimś awansem po drodze, a może po prostu udało ci się zrobić coś inaczej niż wszyscy? Tak czy inaczej, to do czego piję, to pytanie. Jak myślisz, co doprowadziło cię do takiego momentu, co miało wpływ na to, że twoja. Pozycja w zespole czy całej firmie znacząco wzrosła, a nawet sam prezes czy dyrektor zarządzający traktuje cię jako partnera do rozmowy na jakieś tematy. Co musiało się na drodze, po drodze zdarzyć, że Twoja kariera nabrała takiego tempa? Seria zdarzeń, które doprowadziły cię do takiego momentu, może być różna, ale jedno jest pewne. Wykorzystałaś lub wykorzystałeś, a także zwiększyłaś swoją strefę wpływu w przedsiębiorstwie poprzez. Wybitną sprawczość zawodową. I osoby, które awansują, są zazwyczaj widoczne, wyróżniają się na tle innych. Niekoniecznie kompetencjami na poziomie specjalisty, a bardziej drygiem, czy samoświadomością w tym, jak podejmowane są decyzje w organizacjach od wewnątrz. Prawdopodobnie stawiałeś właściwe pytania, podnosiłaś nieoczywiste kwestie do dyskusji, dbałeś o potrzeby innych. Reprezentowałaś interesy firmy. Czy rozwiązywałeś problemy, co do których inni nie wiedzieli, jak w ogóle podejść? Twoja kultura pracy, być może z samymi klientami, dla przykładu, a tym samym standardy pracy, jakich się wystrzegałaś, wystrzegałeś doprowadziły cię do miejsca, w którym jesteś. Hm. Podoba ci się taka perspektywa? Bez wątpienia do wielu rzeczy trzeba mieć predyspozycje, to prawda, ale od czegoś trzeba zacząć. Osoby, które inwestują w rozumienie dynamiki władzy, dystansu władzy w firmie, uczą się dużo szybciej myśleć strategicznie. Poczynając od małych rzeczy, które usprawniają bieżącą komunikację w zespole, zwiększając transparencję w podejmowanych przez siebie decyzjach, doszlifowując swój styl delegowania po udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, a pomiędzy tym wszystkim, ucząc się, rozwijając swoją wyobraźnię w kategoriach tego, jak układają się strefy wpływu poszczególnych interesariuszy? Chciałbym nagrać za jakiś czas dedykowany temu odcinek, ale już teraz możesz zainteresować się obszarem zwanym jako Stakeholders Management, który ma wiele wspólnego z omawianym przeze mnie obecnie materiałem. Naucz się sporządzać tak zwaną Stakeholders Map, aby ocenić, kto i kiedy powinien być na bieżąco informowany, czymś usatysfakcjonowany. Niekiedy pilotowany czy też wspierany, bo ludzie, którym ułatwisz życie, ułatwią je Tobie. Posługiwanie się Stakeholder's Map uczy, buduje świadomość w zakresie tego, co już podkreślałem dobitnie. Z kim, kiedy, gdzie i co najważniejsze, jak należy postępować, aby wynieść współpracę na zupełnie, zupełnie inny level. Skorzystaj też z narzędzia, jeśli mogę Cię do tego zaprosić, zwanego potocznie jako Decision Matrix. Aby zorientować się, kto podejmuje decy ostateczną decyzję, z jakimi głosami trzeba się liczyć, z kim warto coś konsultować i bez kogo na koniec dnia coś się nie zadzieje. Ucz się zdobywać sojuszników, nie wrogów, bo na tych pierwszych trzeba sobie zapracować, a tych drugich idzie pozyskać niestety bardzo łatwo. Praca na poziomie Decision Matrix. I Stakeholders Map ukazuje nam, jak rozkładają się siły w organizacji, a także kto czego wymaga lub ocz mógłby oczekiwać w ramach przepływu informacji w przedsiębiorstwie. I tutaj temat zaparkuje, bo tak jak powiedziałem, aby omówić te narzędzia, potrzebowalibyśmy kolejnego odcinka. Niemniej jednak umiejętne zarządzanie siatką interesariuszy wewnętrznych to kompetencja powiązana z teorią dystansu władzy. Myślę, że wyczerpująco odpowiedzieliśmy sobie na wszystkie trzy pytania zadane we wstępie. Jeśli czułabyś lub czułbyś niedosyt, daj znać o tym w komentarzu. Dla mnie, jako psychologa organizacji, są to zagadnienia, którym poświęciłem całą swoją karierę zawodową i poruszam się po nich naturalnie. Natomiast zdaję sobie też sprawę, że nie dla każdego będzie to zrozumiałe tak od ręki. Ludzie się zmieniają, a wraz z nimi organizacje. Warto rozmawiać starać się zrozumieć dlaczego i skąd biorą się decyzyjne skręty, które niekiedy przyprawiają mu ból głowy. Szczególnie w większych organizacjach pajęczyna, w jaką jesteśmy uwikłani, potrafi być zagmatwana. Dlatego tym bardziej warto nauczyć się po niej poruszać. Dziękuję za Twoją uwagę. Decyzje podejmowane są w sposób bardziej demokratyczny i partycasy... Partyca... partyc, Party... Cypacyjne. Są podejmowane w sposób bardziej demokratyczny i partycypacyjny. Bla, Są zazwyczaj osoby, znaczy przez osoby poza osobami. To no chodzi. Dobra. Przez osoby na wyższych stanowiskach bez udziału osób, pracowników niższych szczebli. Hmm. W teorii to tyle, ale w praktyce koniecznie trzeba zrozumieć, o co chodzi z tymi. Odbija mi się. Uch. Wiesz co, chyba nie chce mi się nagrywać jednak drugiej wersji. <grystanie> nie, mam lepsze rzeczy do roboty, ta pierwsza była chyba okej. Okay. <grystanie>